Cześć, tu Medyk i blog Ciekawe Gry. Dzisiaj mam dla Was recenzję gry Zigzag Skoki Narciarskie. Jest to gra wydawnictwa Tref z serii tak zwanych gier do kieszeni, czyli Pocket Games, które możemy zabrać ze sobą gdzieś na wyjazd, gdzieś na drogę. Czyli jak widzimy, pudełko nie jest zbyt duże. Gra jest dla 3 do 6 graczy na około 15 minut. Zobaczmy, co znajduje się w pudełku. Oto zawartość pudełka. Co otrzymujemy? Otrzymujemy komplet 55 kart, w tym karty zigzag, które będą nam tworzyć tor, tak, z kolorowymi rysunkami, karty bounce oraz karty hop, które będą nam tworzyć początek i koniec naszego skoku, karty z punktami i 78 znaczków plastikowych do punktowania oraz instrukcję ustronną i pudełko. To wszystko. Zobaczmy, jakie są zasady gry. Ok, jak wygląda rozgrywka? Rozgrywka wygląda także na 3-4. Każdy z graczy odsłania swoje karty hop i bends. Tworzy się między nimi taka wirtualna przestrzeń, którą musimy uzupełnić naszym skokiem. I zaczynamy dokładać karty. Gramy tylko jedną ręką. Możemy wybrać sobie dowolną kartę ze stołu, przymierzyć, obracać o 180 stopni, zostawić lub ewentualnie oddać z powrotem. I tworzymy nasz wirtualny skok, tak żeby wszystko ładnie pasowało. Jeżeli nam nie pasuje, ale tego nie możemy oczywiście kartę cofnąć i dobrać taką, która będzie nam pasować, jeżeli jeszcze taka jest, możemy również nie zauważyć tego i zakończyć skok mówiąc bends. W tym momencie my już kart nie możemy dokładać. Pozostali gracze cały czas mogą dokładać do momentu, kiedy przedostatni gracz w grze, czyli w naszym przypadku gracz, który byłby trzeci, powiedziałby trzeci raz bends i w tym momencie ostatni gracz nie może już dokładać więcej kart. Punktacja jest prosta. Za każdą kartę, jaką dołożyliśmy między hop a bend, dostajemy punkt. Czyli mamy 3 punkty. Dodatkowo dostajemy również punkt za każdą kartę, której kolor pasuje z naszą kartą hop lub z naszą kartą bend. W tym przypadku czerwona i żółta pasuje, czyli mielibyśmy 5 punktów i moglibyśmy otrzymać jeszcze punkty karne, jeżeli byśmy się pomylili i stworzyli jakiś przerwany odcinek, który nie łączyłby nas od karty hop do karty bend. W takim przypadku dostalibyśmy minus jeden punkt. I takie punkty dostajemy, czyli w tym przypadku mielibyśmy akurat tutaj trzy karty plus jedna za kolor. Tutaj mamy nieprzerwany skok, są trzy karty. Jedna niebieska, czyli ten gracz również otrzymałby w tym momencie 4 punkty. Dodatkowo dostajemy punkty zgodnie z tabelką za zajęte miejsca. Gracz, który kończy jako pierwszy, otrzymuje plus 3 punkty. Gracz, który kończy jako drugi lub jako trzeci, plus 2 punkty. Gracz na czwartym i piątym miejscu plus 1 punkt. Gracz ostatni na szóstym miejscu 0 punktów. Czyli jak widzimy, punktacja nie jest skomplikowana i w takiej sytuacji tutaj gracz skończył pierwszy, dostałby 3 punkty, powiedzmy ten dostałby 2 punkty. W momencie, kiedy punkty po pierwszym skoku zostały rozdzielone, oczywiście wszystkie karty zabieramy, również nasze hopy, nasze karty bends, wymieniamy na nowe skupek, dokładamy karty zigzag i rozpoczynamy drugą serię, która wygląda tak samo. Po drugiej serii zliczamy punkty. Gracz, który ma ich najwięcej, wygrywa grę. 3-4. Jezu, nic nie ma. Bądź! Bądź! Dance. Krótkie podsumowanie, co myślę o grze Zigzag Skoki Narciarskie wydawnictwa Tref. Na pewno jest to gra, która zmieści się do kieszeni, czyli tutaj wydawnictwo jak najbardziej trzyma się kanonu tych gier kieszonkowych. Natomiast skoki narciarskie to trochę nazwa, która nie do końca oddaje nam grę, ponieważ tutaj bardziej nadawałaby się nam nazwa Zigzag Slalom Narciarski. Oczywiście wydawnictwo chciało nawiązać do naszego sportu narodowego, ale tego gra nie oddaje skoków narciarskich. Grafiki są sympatyczne, śmieszne, które na tych kartach się znajdują. Natomiast sama rozgrywka jest bardzo szybka. Tak naprawdę troszeczkę dla mnie aż za szybka. Nie zdąży się nawet tych trzech kart szybko przemyśleć. Kilkanaście, 20 parę sekund i runda jest zakończona. Do końca nie rozumiem też
sytuacji, kiedy ktoś pierwszy mówi bend. Tak naprawdę to w żaden sposób większy nie premiuje. Różnica jednego punktu, kiedy pozostałe osoby mogą dołożyć więcej kart, a nawet jedną kartę w tym samym kolorze, powoduje, że tych punktów zdobywa się nawet więcej. Czyli tutaj dziwna jest punktacja, zwłaszcza kiedy nie mamy tak naprawdę wyszczególnionej punktacji za inne w innej sytuacji niż sześciu graczy. Tak naprawdę, kiedy gramy w czterech, czy nawet w pięciu, to różnica między ostatnim a pierwszym miejscem to są zaledwie dwa punkty. Więc tutaj ta punktacja jest nie jest dostosowana do ilości graczy. To mi się nie podobało. Ostatecznie gra Zigzag nie jest wybitnym dziełem. Na pewno nie będzie się podobać graczom tak zwanym z grupy geeków, ale to też nie do nich skierowana jest gra. Gra skierowana jest bardziej do jako gra rodzinna, jako gra na wyjazdy i w tej funkcji jest grą, którą można mieć, która sprawdza się w tej sytuacji. Zatem jeżeli będziecie mieli okazję spróbować, warto zagrać. Ja dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia, do usłyszenia.